jaki piękny wstęp. Jaki piękny dżingiel zapowiadający coś magicznego, coś wesołego. No jeśli spojrzeliście na tytuł dzisiejszego odcinka, to wiecie, że temat będzie bardzo magiczny, a wręcz przeciwnie. Słuchajcie, będziemy dzisiaj mówić o poważnych sprawach, ale zanim do tego przejdę, zapytam jak wam minął pierwszy tydzień 2022 roku? Jak się macie? Jak tam wasze postanowienia? Czy umarły już? Czy są w stanie agonii? Gdzieś przeczytałam, że 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, jest nieformalnie również dniem żałoby po śmierci postanowień noworocznych. I nie chcę być złośliwa, ale trochę jestem. Tak jak mówiłam ostatnio, ja sobie postanowień żadnych nie, nie postanawiałam, ale. <grym> I bardzo mi z tego powodu jest przyjemnie, dlatego że dzisiaj niedziela po prostu nie robiłam nic. Nie robiłam nic. I nie mam absolutnie żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu. Fakt faktem, że przez długi weekend ym, napracowałam się bardzo w mieszkaniu, zrobiłam niesamowity porządek i to taki, taki deep clean po prostu na maksa. Pewnie właśnie ten nowy rok coś we mnie obudził. <grym> Także mam czyściutko w mieszkaniu. I w zasadzie nic nie robiłam po to, żeby nie pobrudzić. No, muszę utrzymać ten porządek jak najdłużej. I w zasadzie tak, pranie porobiłam, wszystko inne zrobiłam. Spacer z mrówą nie należy do żadnych obowiązków jest to czysta przyjemność, więc z tego nie liczę. I tak, spędziłam dzień oglądając wyznania morderców. Na Netflixie jest taki serial. Um, chyba w kooperacji z Crime and Investigation, z taką stacją telewizyjną, zrobiony serial, w którym osoby skazane na śmierć za zamordowanie kogoś opowiadają swoją historię. I jest to serial, który można oglądać. No, taki typowy dla właśnie takich programów, jak. 13 Ulica, czyli to są takie programy, które można słuchać jednym uchem. No, nie trzeba jakoś się bardzo mocno w to wgryzać, natomiast jeśli będziecie chcieli to oglądać, to zwróćcie uwagę na to, jak w każdym jednym odcinku robią z Was. Robią Was w jajo. Posłuchamy na początku tego, co mówi morderca, wierzymy mu, nawet mu chcemy troszeczkę wybaczyć, bo rozumiemy, rozumiemy jego motywy, on się usprawiedliwia, on przeprasza, on stał się lepszym człowiekiem, i tak dalej. A potem dowiadujemy się, jak było naprawdę. I w czasie oglądania tego serialu, tylko jedna myśl mi cały czas świtała w głowie. Jak strasznie ciężko jest być ławnikiem w stanach, bo ja tym ludziom uwierzyłam. I dopiero później y, słyszę o tym, jacy byli naprawdę, jakie naprawdę były motywy zbrodni i co naprawdę zrobili i czuję się oszukana, bo to był tak miły człowiek, fajny. I z drugiej strony myślę sobie, a może to ta osoba, ten morderca mówi prawdę, a to cały świat się przeciwko niemu y, odwrócił się do niego i, i, i wiecie, i to jest takie strasznie trudne. To jest dylemat, który ja z pozycji mojej kanapy mogę sobie tam w głowie jakkolwiek przerzucać. Ale siedząc wśród 11 innych osób, to myślę, że to byłoby bardzo trudne. Pamiętacie film 12 gniewnych ludzi? Jest to jeden z najlepszych filmów, jakie widziałam. Ten oczywiście z lat 50. ta pierwsza wersja. To jest film, w którym oskarżony zostaje czarnoskóry dzieciak. I 11 osób jest, przy, jest za karą śmierci, uważa, że jest winny. I jeden człowiek uważa, że jest niewinny, czy tam ma jakieś wątpliwości. I film. To, to jest tak, 12 gniewnych ludzi. Siedzi 12 facetów, palą papierosy, w jednym pomieszczeniu siedzą. Nie ma żadnych innych scen, nie ma żadnych innych um, flashbacków jakichkolwiek. Wszystko się dzieje w jednym pomieszczeniu, a mimo to siedzisz na krawędzi fotela w pełnym napięciu i czekasz, co będzie dalej. Bardzo dobry film. Może wrócę do tego, o czym mam dzisiaj mówić, proszę Państwa, bo postanowiłam opowiedzieć Wam o tym, jak pozbyć się zwłok. To jest wiedza, która nam nie będzie absolutnie do niczego nigdy potrzebna, ale jest to coś ciekawego i coś. No. Wlazłam w tak zwaną króliczą norę, szukając informacji na ten temat, bo najpierw chciałam Wam powiedzieć tylko o ługowaniu ciał a inspiracją do tego tematu była rozmowa z moimi koleżankami w pracy. Jakoś tak się złożyło, że, że zaczęłyśmy o tym rozmawiać i myślałam tak, no o ługowaniu można gadać i gadać. Natomiast właśnie jak wlazłam w tę króliczą norę, do, do, doszłam do takiego rozgałęzienia tych wszystkich sposobów, że stwierdziłam, że tym razem opowiem o siedmiu, siedmiu takich najważniejszych sposobach pozbycia się zwłok, a w przyszłych odcinkach, być może rozszerzę któreś o przykłady pewne. Dzisiaj będzie kilka przykładów, ale w skrócie, bo inaczej ten odcinek trwałby 7 godzin, a na to nie ma nikt czasu, prawdaż? Więc tak, proszę Państwa, zanim przejdę do tej, tej siódemki, to chciałabym zacytować bardzo dobry artykuł, który znalazłam. Artykuł pani Izabeli Dębowskiej, i napisała taki artykuł pod tytułem Kryminalistyczna problematyka zachowania się sprawcy. Po przestępstwie zabójstwa. I pani Izabela tutaj wymienia cztery, cztery zasadnicze grupy zacierania, grupy sposobów zacierania śladów. Prawdaż? A po co w ogóle się to robi? No, działanie sprawcy, czyli jego modus operandi, to jest nie tylko samo zabójstwo, tylko wyszukanie ofiary, sposób na zaatakowanie jej, zabicie jej i dalsze działanie. Czy zostawimy ciało tak, jak leży, czy coś będziemy próbowali z nim zrobić, czy będziemy próbowali je w jakiś sposób ukryć? I to w kryminalistyce nazywa się maskowaniem zwłok, czyli jest to cały kształt działań sprawcy przestępstwa zmierzający do opóźnienia, utrudnienia, uniemożliwienia odnalezienia czy zidentyfikowania zwłok ofiary. Co wiadomo, każdy robi to po to, każdy morderca robi to po to, żeby się wywinąć od kary. Normalka, nie? Wobec czego, proszę Państwa, w zależności od okoliczności, miejsca i czasu dokonania przestępstwa, postawy psychofizycznej sprawców i motywów działania przestępczego sprawcy zabójstw mogą posługiwać się różnymi sposobami zacierania śladów, które można podzielić na cztery zasadnicze grupy. No, ja podzieliłam na siedem. No dobra. Numer jeden: proste metody zmierzające do ukrycia zwłok na niewielką odległość od miejsca czynu. Na przykład przez odciągnięcie i ukrycie ich w krzakach lub przez powierzchowne przykrycie znajdującym się obok materiałem, na przykład ziemią, gałęziami, popiołem, sianem czy pościelą. Gdzieś w internecie znalazłam, że to jest tak zwane działanie naleśnika. Ha, ha, ha. bardzo śmieszne. Czyli y, odciągamy zwłoki na jakąś tam odległość, czyli, nie wiem, leszek pękarski tak właśnie działał. Odciągał y, zwłoki w krzaki, przykrywał je tam. Jakimiś liśćmi, ściółką, ziemią, i porzucał w ten sposób. Czyli takie najprostsze, tymczasowe, bardzo, bardzo takie niechlujne, można by powiedzieć, i to, to zdarza się najczęściej. Drugi, druga grupa to zakopanie zwłok głębiej w ziemi, obciążenie ich, zatopienie w wodach stojących, płynących, w bagnach i tak dalej. przychodzi do głowy, nie? Od razu. Trzecia metoda to. Trzecia grupa metod to złożone metody polegające na ukryciu zwłok z jednoczesnym podjęciem czynności utrudniających lub nawet uniemożliwiających rozpoznanie, np. oskalpowanie lub rozkawałkowanie zwłok, spalenie zwłok, rozgotowanie zwłok, zniszczenie zwłok za pomocą niegaszonego wapna. I z tym niekaszonym wapnem to hitlerowcy byli, byli w tym wprawieni, świetni. I czwarta grupa działań, całkowite zniszczenie zwłok przez zupełne ich zwęglenie lub zniszczenie stężonymi kwasami nieorganicznymi lub substancjami chemicznymi. I tutaj dochodzimy właśnie do tego numer jeden, czyli sposobu na ługowanie zwłok i jest to, słuchajcie, najrzadsza metoda, jaka jest w kryminalistyce ogólnie. Bo badania, które objęły 974 sprawy o, o zabójstwo połączone z ukryciem, usunięciem lub zniszczeniem zwłok, wykazały, że najczęstszym sposobem jest proste usuwanie zwłok to jest 80%. Następnie rozkawałkowanie, 16%. No i ta najrzadsza metoda zniszczenie zwłok. Dlatego też ciężko w sumie wyłapać, znaleźć dużo przykładów na te. Takie najbardziej szokujące sposoby, ponieważ no nie ma tego tak dużo. Zazwyczaj seryjni mordercy porzucają zwłoki tam, gdzie, gdzie, gdzie dokonano w ogóle aktu, no Ted Bundy chociażby tak robił. Jeżeli chodzi o usunięcie zwłok przez zakopanie, to według tego artykułu to może świadczyć o stanie umysłowym sprawców, na przykład o chorobie umysłowej. Na przykład mężczyzna zasztyletował starszą kobietę, ponieważ sądził, że jest czarownicą. I w ramach zabezpieczenia przed powstaniem denatki z grobu, Hello Twilight, mężczyzna ten zakopał nagie zwłoki ofiary w piwnicy na głębokości kilku metrów. U sprawcy zdiagnozowano chorobę psychiczną. Władysław Mazurkiewicz, po podaniu trucizny Wiktorowi Z, przeniósł jego zwłoki do przygotowanej wcześniej łódki, wypłynął na środek Wisły i ciało wrzucił do wody. Z kolejnymi ofiarami postępował podobnie. Postrzelał w tył głowy, zwłoki wsadzał do worka, obciążał kamieniami i wrzucał do wisły. Ale jak wykazuje praktyka sądowo-śledcza, jeśli przyszło Wam teraz do głowy, żeby tak właśnie zrobić, nie róbcie tego: nawet zwłoki obciążone betonowymi pustakami o wadze 35 kg wypływają na powierzchnię wody. I wiedzą o tym liczni mafiozi, zwłaszcza gangów amerykańskich, meksykańskich, którzy tak zakładają tak zwane betonowe buty i wyrzucają swoje ofiary do wody, czy do jakiegoś bagna, czy do jakiegoś, no, jakiegoś zbiornika. No Dexter też wyrzucał, on wypływał na Atlantyk, no ale to jest film, a rzeczywistość swoją drogą, więc to nie jest najlepszy sposób. I tak, to, to, ten beton na nogach to taki bonus, prawdaż? Natomiast, proszę Państwa, zacznijmy od tego ługowania. Otóż wyobraźcie sobie, że Pewien Meksykanin Santiago Meza-López, 45-letni kucharz, którego specjalnością była zupa gulaszowa z kukurydzy, mięsa i papryczki chili, brzmi fantastycznie, dorabiał sobie po godzinach, dorabiał sobie na zlecenie narkotykowego bossa. Rozpuszczał w ługu sodowym zwłoki wrogów i dłużników tegoż narkotykowego bossa. W ten sposób do swojej nędznej pensji kucharza Dorzucał, około, dorzucał 2400 dolarów miesięcznie. Czyli de facto to była robota, to był etat, nie? No dostawał stałą kwotę 2400, niezależnie od ilości zwłok. Po prostu spoko, nie? Pewna kasa. Przez 10 lat pracy, słuchajcie, 10 lat pracował w ten sposób jako mafijny kat. Zługował 300 zwłok. Najbardziej zajęty to jest cytat. Najbardziej zajęty byłem w grudniu 2000, 2007 roku. Pozbyłem się wtedy 32 trupów. Tak powiedział po aresztowaniu. 32 trupów, czyli ponad jeden. No jeden dziennie no. Jeden dziennie. No to dosyć pracowity mężczyzna. Na drugim etacie słuchajcie, postępował według z góry opracowanego planu. Pracował w tej kuchni, przestrzegał przepisów BHP, przepisał za zapisów sanepidu i w ogóle był świetnym kucharzem. W sklepie z narzędziami kupował dwa worki wodorotlenku sodu. Rozpuszczał go w dwustu litrowej beczce wody i podgrzewał. I właśnie, jeżeli będziecie szukali hasła łuk sodowy, w ogóle y historia mojego wyszukiwania do tego odcinka jest makabryczna. Mam nadzieję, że że, no, że, że, że się, no, mogłam to, no dobra, nieważne. W każdym razie, wodorotlenek sodu to jest właśnie to, co po połączeniu z wodą i po podgrzaniu daje łuk sodowy. Lopez następnie wrzucał zwłoki do dołów, wykopanych pod murem na opuszczonej działce w pobliżu Tijuany i zalewał tym, tą mieszaniną, którą, którą stworzył nosił przy tym gumowe rękawice, zakładał maskę przeciwgazową, no bo wiecie, no trujące opary kwasu, można byłoby się poparzyć, zatruć. Trupy zwykle rozpuszczały się w ciągu 8 godzin, ale czasami trwało to całą dobę. Miał problem jedynie z zębami, bo nie chciały się rozpuszczać. Trzeba je było zakopywać na pustkowiu lub wysypisku śmieci. Ale słuchajcie, Lopez nie był takim, takim strasznym gościem, który był no, takim katem bezrefleksyjnym, bo miał jedną zasadę: nie rozpuszczał zwłok kobiet. Powiedział policjantom: Jestem dżentelmenem. Ach, dziękujemy Ci, panie Lopez. Yy, aresztowano go dzięki Donosowi. Nie stawiał w ogóle żadnego um, oporu. Uznał, że najlepiej będzie współpracować z policją i pomógł w rozpracowaniu gangu Teodoro Garcia Sementala, dla którego właśnie przez tyle lat, przez 10 lat rozpuszczał zwłoki. Jeśli chodzi o ugowanie, to może, możecie kojarzyć też takie sceny w filmach, jak chociażby w polskim filmie Reverse, gdzie odbywa się um, rozpuszczanie ciała. W Wannie. Mamy też słynną scenę z drugiego, bodajże odcinka pierwszego sezonu Breaking Bad, gdzie zwłoki są właśnie rozpuszczane w wannie, ale ten środek chemiczny zastosowany prze, przedziera się przez rozpuszcza wannę i cała ta zupa ługowo-zwłokowa spada piętro niżej. I tu ciekawostka Pogromcy Mitów. Na pewno znacie taki program Pogromcy Mitów. Sprawdzili to i okazało się, że ten łuk sodowy nie, nie rozpuściłby ceramicznej wanny. Więc, jak zawsze czytamy, że, że to ługowanie i, i tego typu działania musi być, muszą być wykonywane w, w specjalnych pojemnikach, no to wychodzi na to, że niekoniecznie. I ostatnie moje skojarzenie z łukowaniem ciała to Serial kości. Pamiętacie tam taka niesamowicie inteligentna Temperance Brennan. Ona właśnie rozpracowuje sprawę, w której do laboratorium przybywa wanna z ludzką zupą. Tyler Durden w Fight Clubie Sypnął narratorowi wodorotlenek sodu, właśnie w którymś momencie filmu, i bardzo mocno go poparzą tym samym. Także to jest to. On w ogóle wodorotlenek sodu jest używany do produkcji mydła, chociażby, więc to jest środek, który jest gdzieś tam dostępny. Natomiast kreatywność niektórych zbrodniarzy nie zna granic i można wykorzystać to w różny sposób. No ale jeśli nie mamy ługu, to można poćwiartować zwłoki. Czyli sposób numer dwa ćwiartowanie, rozrzucanie, można, słuchajcie, zwłoki można wysłać pocztą. Gdzieś przeczytałam na onecie chyba było pytanie, jak najlepiej pozbyć się zwłoki. Ktoś napisał, wyślij pocztą na pewno zginie, ha ha ha. Więc tak, rzeczywiście tak było, było to, w historii się zdarzały takie przypadki, że zwłoki były przechowywane, poćwiartowane w przechowalniach bagaży, były gdzieś tam wysyłane koleją w świat, prawda? Rozkawałkowane ciała były wrzucane do rzeki do śmietników, na wysypiskach śmieci się pojawiały, pojedyncze jakieś, a tu ręka, a tu udo, a tam gdzieś stopa. Takim bardzo kreatywnym, seryjnym mordercą, na dodatek mordercą dosyć lubianym, w cudzysłowie, znanym, słynnym, był Jeffrey Dahmer. I Jeffrey Dahmer był naprawdę kreatywny, bo on kilka tych sposobów używał w zasadzie naraz. I dosyć tak szlifował te swoje umiejętności pozbywania się zwłok, bo nie, on nie tylko chciał pozbyć się zwłok, yy, chciał sobie zachować pewne trofea. Pierwsze morderstwo popełnił w wieku 18 lat. Yy, generalnie on w, w, z takiego domu wyszedł, w którym jego ojciec był naukowcem. Nie wiem, czy był chemikiem, czy był nauczycielem chemii tu Breaking Bad Vibes znowu. W każdym razie miał coś tam wspólnego z nauką, i jest taka historia, anegdota związana z Damerem, że jako nastolatek, kiedyś podczas obiadu zapytał ojca: Jak, jak oczyścić kości? Co zrobiłby z kośćmi wybielacz? I ojciec nie zaniepokoił się, wręcz przeciwnie, uznał, że to jest taka dziecięca ciekawość, która przerodzi się następnie w naukową dociekliwość. I był wręcz dumny z tego, że może przekazać swojemu synowi swoją wiedzę. I rzeczywiście wykorzystał Damer to później. Zwabiał do swojego domu młodych mężczyzn albo autostopowiczów, albo młodych kolesi, którzy gdzieś tam. Przebywali na, na osiedlu, palili trawkę, zapraszał ich do siebie. Mówił: Słuchaj, dam ci 50 dolarów za sesję zdjęciową. Tylko chodź do mnie do domu, albo chodź sobie posiedzimy, obejrzymy telewizję, pogadamy, spędzimy trochę czasu razem, dam ci za to kasę. I ci młodzi chłopcy z jakiegoś takiego marginesu powiedzmy, szli z nim, i w domu. Częstował ich wódką. W tej wódce były środki nasenne, i kiedy mężczyźni zasypiali, uderzał ofiary w głowę, dusił. Ech, jak zeznał później, to robił to po to, bo nie chciał, żeby sobie szli. No przynajmniej przy pierwszej ofierze tak było. Nie chciał, żeby sobie poszedł, więc chciał go sobie zatrzymać. czwartował zwłoki ofiar, oddzielał tkankę od kości, wnętrzności i skórę, pakował do worków na śmieci, wywoził to na wysypisku. Więc tu mamy jeden już sposób kości rozbijał na malutkie kawałeczki młoteczkiem, rozrzucał w lesie, ale chciał zawsze zachować czaszkę. Bo idealna czaszka to było jego marzenie i kombinował, eksperymentował z tym robił dziurkę, wlewał kwas solny do mózgu, żeby ten kwas poradził sobie z tkanką miękką, a żeby został, została czaszka. Używał też wybielaczy. Przy pierwszych dwóch albo trzech ofiarach przesadził i czaszki pękły. Kiedy w końcu mu się udało i miał piękną czaszkę, taką jak sobie wymarzył, to ją wyrzucił, bo nie czuł, bo, bo ofiara, która była właścicielem tej czaszki za życia, mu się nie spodobała tak bardzo i był trochę sfrustrowany tym, że nie może mu się udać. No, no to tej idealnej czaszki, prawda? No, Pierwszą ofiarę zabił w 78 roku, a ostatnią w 91. Było ich 17. 17 mężczyzn w wieku od 14 do 32 lat. Więc preferował. Młodych mężczyzn. Osiemnasta ofiara, która przeżyła, była czarnoskórym, dobrze zbudowanym mężczyzną o imieniu Tracy Edwards. Damer, jak zwykle, zaprosił go do domu, powiedział: Słuchaj, stary, napijemy się trochę alko, popozujesz mi do zdjęć, dostaniesz za to hajs, będzie spoko. Do drinka dla Tracy'ego dodał w środek usypiający, bo to był jego modus operandi. Natomiast ten mężczyzna nie lubił wódki. Mówi, stary, ale ja się tego nie nie, nie nie chcę tego pić, nie? Więc damer był w popłochu lekki próbował go skuć kajdankami, ale Edwards był dobrze zbudowany i zdołał zwiać z tego mieszkania. Na ulicy od razu zaalarmował patro policji, opowiedział o całym zdarzeniu, zaprowadził policjantów do damera. I ym, i rzeczywiście znaleźli różne fotografie, na których, które przedstawiały różne stadia ćwiartowania ludzkich zwłok. Tak, tak, to był taki właśnie typ mordercy. A w lodówce damera policjant znalazł odciętą ludzką głowę. Poza tym, kiedy już przeszukiwali mieszkanie, damer już był w areszcie którego oczywiście już nigdy nie opuścił, w mieszkaniu znaleźli ludzkie członki, dłonie, inne części ciała zakonserwowane w formalinie, które były w słoikach i w dużej beczce, i właśnie jeden, znaleźli właśnie 11 ludzkich czaszek. Niektóre były pomalowane szarą farbą, która miałaby imitować plastik, a w szafie damera odkryto ponadto creme de la creme kompletny ludzki szkielet. No tak, i to jest Jeffrey Dahmer, o którym w ogóle warto by było, żebyście sobie posłuchali gdzieś indziej, bo jest to naprawdę fascynująca historia, przerażająca i makabryczna, co popchnęło tego mężczyznę do takich działań. Najzabawniejsze, no to jest mało, mało śmieszne, ale w tym wszystkim takie, takie ironiczne jest to, że Jeffrey działał mieszkając z babcią w jej piwnicy. I babcia nigdy tam nie zeszła. Narzekała na smród. Mówiła: Jeffrey, weź posprzątaj w, tym swojej, w tej swojej piwnicy, bo ja już nie mogę. I jak on nie sprzątał, no nadal to śmierdziało wszystko, bo on jednak ćwiartował te, te zwłoki. One, one psuły się, prawda? To wygoniła go, wyrzuciła go z domu, no ale wrócił, babcia go przyjęła. Gdyby ta babcia zeszła na dół i być może no być może sama by zginęła, a może by przerwała ten, ten, ten proceder, no ale nie stało się tak. Damer do tej pory jest obecny, bardzo mocno w popkulturze. kulturze. śpiewała o nim Katy Perry, śpiewał o nim Eminem. To jest to jest niesamowite. Natomiast jak zginął? No był siedział w więzieniu i Sprzątał łazienkę w siłowni z dwójką współskazańców. Strażnik więzienny, który ich nadzorował, oddalił się na chwilę, a wówczas jeden z mężczyzn uderzył damera i drugiego skazańca ciężarkiem w, głowie, w głowę. I damer, na skutek uszkodzenia mózgu, zmarł w drodze do szpitala. Jakaż to ironia losu. Więc to był y, drugi sposób, ćwiartowanie i rozrzut. Y, Myślę, że takie roz, rozkawałkowanie i rozrzucenie właśnie po, po mieście jest dosyć atrakcyjne dla mordercy, bo wydaje się, że, 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 że rzeczywiście no zaglądacie do śmietników, jak przechodzicie koło nich, no przecież że nie, więc myślę, że to jest coś, co dzieje się często, ale też często dzieje się coś. Połączonego z tym właśnie numerem 2, czyli używanie do tego celu świni. No świni, aligatorów, lwów, różnych zwierząt w różnych częściach naszego świata, jeśli chodzi o świnie, przypomina mi się od razu scena z filmu Gajariczego pod tytułem Przekręt. Tam właśnie były świnie, które zjadały zabitych przez mafię wrogów tejże mafii. Ale sprawa taka pojawiła się kilkakrotnie też naprawdę. Jednym z takich przykładów jest Susan Monica, która mieszkała w Oregonie, to była duża kobieta, mieszkająca samotnie, trochę dziwaczka. Ona mieszkała ze swoimi świniami i kurczakami na wielkiej fermie. Mieszkała tam samotnie. Była trochę zdziwaczała. Na tej jej fermie było strasznie brudno. Te kurczaki i świnie chodziły gdzie chciały. Ona była generalnie, mówili o tym ludzie z miasteczka, że była to kobieta dosyć miła i serdeczna, ale nikt nie chciał z nią raczej się zadawać, bo była właśnie taka brudna, śmierdząca. No Wyobraźcie sobie ten zapach z takiej farmy. Jeszcze jak osoba nie dba o higienę, to już w ogóle. I Nikt nie zwracał uwagi na, tej, na tę kobietę, tym bardziej, że ona była dobra, bo rozdawała mięso zabi, zabitych świn, bo oczywiście te świnie na rzeź hodowała, choć kochała je bardzo, podchodziła do nich w sposób taki serdeczny i empatyczny. I to mięso rozdawała biednym, zanosiła też do takiej społeczności kościelnej to mięso w podarku. Pewien mężczyzna o nazwisku Robert Henny yy, zatrudnił się. U Susan. Zatrudnił się jako taka złota rączka, taki ogólny pomagier na fermie. A to posprzątać, a to nakarmić te świnie, a to coś tam naprawić, wiadomo, taka złota rączka. Mieszkał w przyczepie kempingowej, no i w pewnym momencie zniknął. Jego dzieci, które już były wówczas dorosłe, zainteresowały się tym, hm, gdzie jest tata? Na, pojechali yy, na tę fermę i pytają Susan, słuchaj, gdzie jest nasz tata? A Susan mówi: Słuchajcie, no nie widziałam go już jakiś czas. Nie wiem, pewnie zwiał. No i dzieciaki poszły do tej przyczepy, patrzą, a tam w przyczepie wszystko to, co ojciec by ze sobą zabrał, jakby odszedł gdziekolwiek czyli jego narzędzia, jego dokumenty i jego y, pies. Tak, tak. I dzieciaki wiedziały, że ojciec co jak co, ale psa swojego by nie zostawił, więc zaczęli się interesować tym nieco bardziej. Poszli na policję, zgłosili to, policjanci przyjechali, patrzą, a tam sobie na środku tego takiego wybiegu dla świń tak sobie tak sobie swobodnie leży ludzka kość. Okazało się, że tak, że pan Robert Hanis został zjedzony przez świnie. Zjedzony ponoć dlatego, że zaatakował Susan, <laughs> tak raz mówiła, innym razem mówiła, że że po prostu poszedł do tych świn, przewrócił się, potknął się i one go zaczęły na żywca jeść. No i zapytali jej, ile, ile jeszcze takich, czy kogoś jeszcze tam znajdą na tej farmie, na tej posiadłości. I ona się zaśmiała, że no przecież nie powiem wam, że 17. Taki, Taki żarcik. I nie znaleźli 17 ciał, znaleźli jeszcze jedno ciało, też w, w, współpracownika, który zaginął ileś tam w, w, miesięcy czy lat wcześniej. Natomiast nikt go nie szukał, bo był. Po prostu no nikt go nie szukał, więc nikt się tym nie, nie zainteresował. I co najgorsze w tej całej historii jest to, że te świnie zjadły tych biednych ludzi, później ona zabiła te świnie i to mięso rozdała biednym. Nie myślmy o tym za długo, ale jeśli chodzi o świnie, proszę państwa, to nie była jedyna taka osoba, był jeszcze pan Robert Picton, to było w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie, również miał farmę świn. I był seryjnym mordercą. Zabił sześć kobiet, cały zamordowane, i później ich mięso zostało wymieszane, to jest na pewno, zostało wymieszane z wieprzowiną i rozdane przyjaciołom pana, pana Pictona, ale prawdopodobnie również karmił te świnie tymi ciałami. Czy to był przykład numer 3? Jeśli chodzi o przykład numer cztery, to zjadanie. Ciał. Czyli też rozćwiartowywanie, rozwał, roz, rozwałkowanie, rozgotowywanie i tak dalej, czyli to, co tutaj jest jakby w jednym w, w, tej, w tym artykule pani Dębowskiej, jest jakby w, jednym, w jednej grupie. Tutaj to mu, muszę o tym powiedzieć osobno, ponieważ zjadanie to jest coś, co sprawia, że wszystkie włosy na ramionach mi po prostu stają. I na głowie. To jest przerażające. Niesamowicie. I niesamowicie obrzydliwe. Więc jeśli jesteście. No myślę, że jeśli jesteście wrażliwi, to już dawno przestaliście słuchać. Także jeśli chodzi o zjadanie zwłok, to owszem, było w wielu kanibali. Jeśli sobie wklikacie w Google kanibal seryjny morderca, to znajdziecie ich sporo. Natomiast chcę Wam opowiedzieć o Karlu Denke. Iza Scholz napisała książkę pod tytułem Żona rzeźnika i ta książka opowiada historię żony Karla Denke, właśnie jej oczami, świat jej oczami. Karl Denke to był facet, który urodził się w Kalinowicach Górnych w 1860 roku i był zwany kanibalem z Ziębic, rzeźnikiem z Ziębic. Jego rodzice mieli gospodarstwo rolne. Był takim gorszym uczniem, nie za bardzo się uczył. Był trochę uznawany za opóźnionego w rozwoju, więc kiedy rodzice zmarli, to gospodarstwo rodziców przejął starszy brat Karla, a on kupił własną ziemię. Karl kupił własną ziemię, przeprowadził się do Ziembic, gdzie mieszkał w domu przy ulicy Stawowej 10 i był jednym z bardziej poważanych mieszkańców. Miasta nazywali go wręcz ojczulek denkę. Tak pieszczotliwie, ojczulek denkę. I cóż, zwabiał yy, do swojego domu włóczęgów i różnych żebraków, takich osób, których, o których nikt nie będzie pytał, o których nikt nie będzie się martwił. Przychodzili, bo wszyscy wiedzieli, że ojczulek Denke to jest dobry człowiek, to jest dobry pan, który zawsze pomoże, który zawsze nakarmi, który da poduszkę i pozwoli się przespać przy piecu. Wobec czego taka też była fama w miasteczku, że jeśli jakiś włóczęga czy żebrak potrzebował się na, najeść, to szedł właśnie do ojczulka Denke. Prostytutki również do niego, do niego zachodziły. On ich tam zwabiał do tego domu i zabijał. Następnie przerabiał ich ciała na peklowane mięso, którym handlował na targu we Wrocławiu. Jedna z potencjalnych jego ofiar, Vincenzo Olivier, uciekł i zgłosił sytuację na policję. I ten jeden, jeden człowiek tak zwiał. I Karl Denke został ujęty. Tego samego dnia wieczorem powiesił się w swojej celi na pętli zrobionej z chustki do nosa. No i cóż, policjanci wpadli do jego chaty, żeby przeszukać cały dom i byli w szoku totalnie w szoku starszy funkcjonariusz blady jak ściana młodszy trzykrotnie wybiegał na dwór żeby wymiotować bo to było coś makabrycznego po domu walały się kości na parapecie znaleziono kilkadziesiąt dowodów tożsamości w szafkach stosy zakrwawionych ubrań no po prostu scena jak z horroru Znaleziono w mieszkaniu sznurówki z włosów, rzemienie, które wytwarzał z ludzkiej skóry. Macie tu wibracje Edagina. No to był, raczej nie, nie mieli ze sobą nic wspólnego, ale podobny, podobny umysł, nie? Szacuje się, że zamordował ponad 40 osób, chociaż liczba jego ofiar nie jest znana i nieznana jest też jego motywacja. Choć ja myślę, że motywacją było po prostu przeżycie. Było zarobienie na chleb, bo to był moment, kiedy tak, po pierwszej wojnie światowej była ogromna inflacja w Niemczech. Inflacja, coś Wam to mówi, jakieś popularne słowo ostatnio, pozbawiła gościa oszczędności, on musiał sobie jakoś radzić. Tworzył te wędliny, wytwarzał wędliny, no cóż. Po, po odkryciu tych morderstw, oczywiście w okolicy wybuchła panika, no bo, bo dajcie spokój, nie? Ojczulek denkę. Hm. splajtowała wytwórnia konserw Sidla, gdyż uważało, uważano, że kupowała mięso od Denkego. Ludzie przeszli na wegetarianizm i wcale im się nie dziwię, absolutnie. Poza tym miasto przez jakiś czas musiało korzystać z dostaw wody w beczkowozach, bo mieszkańcy stwierdzili, że nie będą pili wody miejscowej z kranu, bo uznali, że miejscowe źródła zostały zanieczyszczone przez zwłoki, które denkę zakopywał w ogródku. Ponoć w ogródku dawnego domu Karla Denkego jeszcze w latach 70. znajdywano ludzkie szczątki. No więc pozdrawiamy mieszkańców Wrocławia. Inny, inny kanibal, który też jest dosyć słynny, rzeźnik z Rostowa, oskarżony był o 53 zabójstwa w latach 1978-1990, czyli nie tak dawno temu, proszę Państwa. Pierwsze morderstwo popełnił w 1978 roku, gdy usiłował zgwałcić 9-letnią dziewczynkę. Kiedy dziecko chciało zwiać, to ugodził je kilkakrotnie nożem i wówczas pojawiła się u niego erekcja i stwierdził, hmm, to jest przyjemne. Yy, wiadomo, że będzie to kontynuował, prawda, i będzie powtarzał to, bo będzie próbował poczuć ponownie to samo. I mimo tego, że Cicatywo był połączony z tym właśnie zabójstwem tego dziecka, to skazano i stracono Aleksandra Karawczenkę, który był recydywistą. Który wcześniej już został skazany za gwałt i morderstwo, więc hmm, niewinny, no, można po powiedzieć niewinnie, yy, niewinny człowiek za niego. No, nie był niewinny, no ale kurde, no, a Cadillac w ogóle był nauczycielem, więc to jest jeszcze bardziej takie creepy, ale stracił pracę nauczyciela i został sprzedawcą w miejscowej firmie. Kilka lat był w takim uśpieniu. W 82 roku zaczął ponownie mordować. Znajdował swoje przyszłe ofiary na dworcach kolejowych i autobusowych. Często wybierał młodocianych uciekinierów z domu i bezdomne dzieci. Kobiety kusił obietnicą alkoholu, obietnicą pieniędzy, dzieci. Ujmował przyjacielskim zachowaniem, obietnicą zabawek lub słodyczy. Słuchajcie, lata osiemdziesiąte na Ukrainie. Bieda piszczała. Zabawki, słodycze to było coś, co. Naprawdę każde dziecko by no, poszło za nim, za, za, za wafelkiem czy za cukierkiem. Więc zabierał swoje ofiary do lasu i tam je mordował. Najczęściej usiłował odbyć stosunek seksualny z ofiarami, ale był impotentem, więc wpadał w szał, był tak sfrustrowany, że digał swoje ofiary bez zahamowań, i wówczas osiągał seksualne spełnienie. Cicatiło później przyznał się do zjadania niektórych fragmentów ciał ofiar. To jest niesamowite, że został zatrzymany, bo, za, bo zachowywał się podejrzanie, ale nie było dowodów popełnienia morderstw, więc został skazany za inne jakieś tam przestępstwa na rok więzienia i wyszedł po trzech miesiącach. W 1985 dokonał kolejnych dwóch, Zabójstw w Nowoczerkasku, następnych zabójstw dokonywał w latach 85-90. Po prostu nie poprzestał, ciągle potrzebował tego, tego czegoś, tego uczucia, tego spełnienia. W Związku Radzieckim informacje o gwałtach na dzieciach i informacje o seryjnych mordercach były tuszowane przez władze, bo uważały, że takie zbrodnie nie mogą się zdarzać w państwach w Związku Radzieckim. Związek Radziecki jest wolny od takich zjawisk niepokojących. To, to, jest, to jest coś, co się dzieje w państwach zgniłego, kapitalistycznego Zachodu, a nie w naszej pięknej, pięknym ZSRR. Rodzice nie ostrzegali dzieci przed niebezpieczeństwami, bo nie było o tym głośno. Nikt nie wiedział o tym, że jest jakiś rzeźnik z Rostowa, który morduje dzieci, więc... Żyli sobie i, i nie bali się, że, że coś im się stanie. W końcu udało się go zaaresztować w 90 roku znów za podejrzane zachowanie i podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia 56 zabójstw. I tym zaszokował tych milicjantów, bo oni zanotowali tylko 36. Hmm. Hmm. 20 im umknęło. Trzech ofiar nie odnaleziono, więc ostatecznie oskarżono go o 53 morderstwa. Czy Katiego oskarżał reżim? Oskarżał niektórych przywódców? Oskarżał swoją impotencję? To przez to. On był ofiarą ciężkich przeżyć z dzieciństwa. To, to wszystko jest wina systemu. Nie jest jego wina. To system go do tego doprowadził. Został skazany na śmierć. A przed egzekucją powiedział, i tu cytat. Teraz mój mózg powinien zostać zabrany i zbadany kawałek po kawałku, aby już nigdy nie było nikogo takiego. Wyrok wykonano 14 lutego w Walentynki 94 strzałem w tył głowy za prawym uchem. Jeśli jesteście zainteresowani historią Chikatiwo, to jest bardzo dobry film na Netflixie. Morderca ze Wschodu to jest 2004 rok. Przynajmniej ja go oglądałam na Netflixie. Czy nadal jest? Musicie sprawdzić. To był serial. Był też film Obywatel X z 1995 roku oraz nawiązanie do Chikatilo System Child 44 z 2015 roku. Jest też piosenka zespołu Brigaden Hoy w każdym, iż, iż nas żywi od Chikatiło. Książka Ofiara 44 Toma Roba Smitha została zainspirowana zbrodniami Chikatiły. Zabił tak 53 osoby, za tyle został skazany. I to jest coś niesamowitego. Wszystko przez to, że nie rozgłosili tego. Nie powiedzieli hej, słuchajcie, uważajcie na swoje dzieci. Zamykajcie się w domach, zawsze miejcie przy sobie kogoś, nie idźcie za sympatycznym starszym panem do lasu, który obieca wam, obiecał wam pieniądze czy cukierki. No być może udałoby się kilka z tych dzieciaków uratować, no bo tutaj mamy, na Wikipedii znajdziecie całą piękną tabelkę wszystkich ofiar i mamy wiek 9 lat 9 lat, 10 lat, 9, 7 lat. Najstarsza ofiara ma około 30 lat. 44. Marta Riabienko. 44 lata. To jest jedna osoba, która się tak mocno wybija ponad tutaj ten, ten wiek. Większość to są nastolatki od 9 do, do 16 lat. Coś po prostu niesamowitego, to jest coś strasznego. Więc tak, to była historia Chica Teraz y, sposób kolejny, czyli zakopanie pod trumną. To już będzie krótko. Na, dem na demotywatorach był kiedyś taki mem. czy jeśli chcecie zakopać zwłoki, to zakopcie ją y, zwłoki głębiej, a wyżej zakopcie swojego jakiegoś psa. Bo jak nawet psy policyjne będą niuchać, wyniuchają zwłoki. Policjanci dogrzebią się do y, zwłok zwierzęcia. Kości zwierzęcia, i przesaną kopać dalej. Był taki film Mr. Brooks i tam Mr. Brooks miał swój cmentarz i wiedział dokładnie kiedy, kto będzie pochowany, więc swoje ofiary zakopywał w miejscach, gdzie wiedział, że będzie zaraz pochowana. Biedny nieboszczyk zostanie pochowany, więc dzięki temu udawało mu się. Ja myślę, że z tych wszystkich sposobów to chowanie pod trumną to jest chyba najsprytniejsze ze wszystkich, prawda? Nie, nie uważacie? Bo to rzeczywiście, no jeśli znasz cmentarz, doskonale wiesz, co i jak się dzieje, a jeszcze jesteś właścicielem tego cmentarza, czy jakimś zarządcą tego cmentarza, no to kurcz. Następny sposób, o którym już wcześniej wspomniałam, to jest posypanie wapnem. I tu anegdota. Jakieś parę lat temu przyjechałam, to jest anegdota, którą często opowiadam, bo ją lubię. Yy... Byłam u rodziców i pojechałam do ogrodniczego kupić wapno, do szklarni. Mama tam hoduje pomidory, hoduje różne inne rzeczy, jakąś kapustę, jakiś seler i tak dalej, więc pojechałam po wapno. No i mówię: Dzień dobry, proszę, 20 kg wapna, a pan mówi: Mały woreczek. Ja mówię: Tak, mały woreczek. A on mówi: A, małe ciało. A ja nie straciłam rezonu i odpowiedziałam: Nie, poćwiartowałam. Ha! Taki tam makabryczny czarny dowcip, ale od razu z Panem nawiązaliśmy więź, relacje i od tamtej pory uwielbiam tam jeździć po zakupy. Także tak się robi marketing i tak się sprawia, że klient do Ciebie wróci, proszę Państwa. Znajdź z nim jakiś wspólny żarcik, coś, co Was połączy. Ale z tym wapnem to nie jest taka śmieszna sprawa, bo rzeczywiście to było bardzo mocno używane w czasach. Wojennych. Do tej pory IPN co jakiś czas pisze o tym, że odkryto właśnie um, jakąś materię, która była mocno obsypana wapnem. Wapno działa w ten sposób, że, um, że absolutnie niszczy tkanki, niszczy ciało, więc nie da się zidentyfikować ofiary. Wiele ofiar grzebano w, w zawąskich grobach, gdzie tam takie to były groby wspólne jeśli, jeśli chodzi o kwestię wojenną to ym, wykopywano Wąskie doły, wrzucano tam kilka ciał, sypano wapnem, które doprowadzało do szybszego rozkładu tych ciał. To było sześć przykładów. Teraz siódmy, siódmy, który sobie wypisałam. Siódmy sposób na pozbycie się zwłok, którego nie polecam, nie rekomenduję w żaden sposób, to jest zamurować ciało. I jeśli przychodzi Wam do głowy takie działanie, bo myślicie sobie, hmm, jak zamuruję, może jeszcze posypię wapnem, nikt nie wyczuje, nikt nie ten i nikt się nie, nie dowie, no jak często się robi remont, prawda? Nie róbcie tego. Ehm, świetnie o tym powiedział. Edgar, Edgar Allan Poe w swoich opowiadaniach, dokładnie w dwóch, ja myślę, że ten człowiek był ostro, ostro niepokojący i kto wie, czy, czy nie ma nic za uszami, bo rzeczywiście Edgar Allan Poe nie dość, że pisał doskonałe horrory, które w zasadzie stanowią niejako. Fundament tego, co znamy dzisiaj, to jeszcze też był ojcem współczesnego kryminału. Być może Was zaskoczy, ale tak rzeczywiście było. Pisał kryminały, kiedy jeszcze kryminały nie były modne. I napisał dwa opowiadania, w których pojawił się motyw zamurowywania, ukrywania zwłok w mieszkaniu, w domu. Jeśli chodzi o zamurowanie w ścianie, to mamy opowiadanie pod tytułem Czarny kot. I jeśli chodzi o zamurowanie w podłodze, ukrycie ciała w podłodze, to serce oskarżycielem opowiadanie numer dwa. Bardzo serdecznie Wam polecam cały Edgar Allan Poe jest warty poznania, przede wszystkim z uwagi na jego walor, taki właśnie historyczny i walor um, zapoczątkowania tego, co mamy dziś. Gdyby nie On, nie mielibyśmy Iones, bo być może nie mielibyśmy Larsona. Kto wie, jakby było, albo byłby ktoś inny, może to wszystko wyglądałoby inaczej. Oczywiście, tych sposobów byłoby, byłoby znacznie, znacznie więcej. Oczywiście, że tak, mogłabym gadać bardzo, bardzo długo. Bogdan Armo, Arnold, polski seryjny morderca, zwłoki swoich ofiar rozka rozkawałkowywał ale długie słowo rozkawałkowywał. Głowy gotował w kociołku, wnętrzności wrzucał do otworu kanalizacyjnego, a resztę ciała rozpuszczał w chlorze w wannie. Na przykład, słuchajcie, czyli też kilka takich różnych sposobów. Kolanowski chyba, teraz to już sobie nie przypomnę. Tak, ale u Kolanowskiego to było tak, że też wpychał do, do toalety, spuszczał w toalecie kawałki ciała, aż w końcu te toalety się. Się, się się zatykały, i strasznie dużo much było. I w końcu te muchy zwabiły sąsiadów, zainteresowali się tym, co się tam dzieje, czemu tyle tych much, i dzięki temu udało się go schwytać. Niektórzy z Prawcy chcieli na przykład spalić zwłoki i to z tym spaleniem to nie jest takie, taka prosta sprawa, bo żeby spalić zwłoki to potrzebna jest naprawdę bardzo wysoka temperatura i dosyć kontrolowane warunki. Gdyby no tak, to krematoria nie byłyby takimi wysoce wyspecjalizowanymi miejscami, tym bardziej, że, że, że no, ogień to zwraca uwagę, prawda, dym zwraca uwagę, zapach pieczonego. Pieczonej ludziny też by zwrócił uwagę. No ale, ale zdarzało się tak, że, że niektórzy sprawcy, na przykład, podpalali całe pomieszczenia albo cały dom z, wraz ze zwłokami, żeby zatrzeć ślady swojej obecności na miejscu zbrodni. I tutaj mamy taki, przychodzi mi do głowy serial Sposób na morderstwo. Tam chyba był ten motyw wykorzystany. Także robią to po to, żeby odwrócić uwagę, ale dzisiejsza kryminalistyka, dzisiejsza kryminologia, dzisiejsze metody śledcze, dzisiejsza um, też technologia pozwala naprawdę dojść do tego, co się tak naprawdę stało. No, tak, to była siódemka sposobów na pozbycie się zwłok, których oczywiście nie rekomenduję w żaden sposób. Gewoli powtórzenia. Mówiłam o ługowaniu zwłok o ćwiartowaniu i rozrzucaniu, o wykorzystaniu zwierząt, w tym świni, o zjadaniu, o wapnowaniu, ukrywaniu pod trumną i o zamurowywaniu. Czy któryś z tych sposobów przywodzi Wam na myśl jakąś dobrą książkę albo dobry film? Chętnie posłucham, chętnie obejrzę. Mam ostatnio niedosyt dobrych opowieści i na sam koniec tak już skończyłam temat główny na sam koniec chciałabym powiedzieć, że mówiłam wam ostatnio o książkach roku i powiedziałam o trylogii Przemysława Pietrowskiego z Igorem Brudnym i troszkę się podśmiechiwałam z tego, że stworzył czwartą część trylogii no. I tak no, przeczytałam, więc jeśli ktoś nie czytał a chciałby przeczytać, to uwaga, będzie spoiler. Choć spoiler, którego można się um, domyślać, no tak, jeśli była to trylogia zamknięta na dodatek, i w czwartej części, i pojawia się czwarta część, to wiadomo, że coś tam się odemk odemkło, czyli ktoś, kto miał nie żyć, ożył. Także no, Igor Brudny żyje, ma się dobrze, ma się tak sobie, ale rozwiązuje kolejną historię i tak. Słuchałam książki w formie audiobooka i jakkolwiek była to dobra książka, bardzo zawiła i dosyć skomplikowana. Podobają mi się niektóre smaczki, odwołania do, do poprzednich części, takie smaczki drobne jak perfumy, czyli zapach, takie granie na, na emocjach i granie na zmysłach, to wciąż mam poczucie. Że coś tu jest nie w porządku, nie powinno tak być. Czwarta część trylogii. No, nie, no. Na pewno będzie piąta część trylogii, bo tak to się skończyło, że jestem przekonana, że będzie kolejna część. I boję się, że Igor Brudny zmieni się z mega super bohatera, do którego fajnie wracać myślami zmieni się w takiego bohatera rozmemłanego, rozpaćkanego, bohatera serii. Po prostu. I znamy takich autorów jak Jeffrey Diver na przykład, napisał 15 czy 20 książek o, o tym Lincolnie Rajmie i An Angeli Sachs. Czy Ameli? Ameli Sachs. Tak, to już nawet nie wiadomo, która to jest część. Jack Reacher? tak samo. no. Nie wiem, mam, mam pewien taki. Lubię te, takie książki, lubię czytać kolejne serie i kolejne części z bohaterem, którego dobrze już znam. Natomiast tutaj wydawała mi się ta trylogia dosyć wybitną i boję się właśnie tego rozmywania. Także to jest moja, moja taka konkluzja. Natomiast jeśli um, macie ochotę, jak najbardziej polecam dobra literatura, takiej troszkę wyższych lotów. Przyjemnie się bardzo czyta, słucha, akurat w moim wypadku. Także y, słuchajcie, z tą książką rozpoczęłam nowy rok, i jak będzie dalej, na, na ten czas nie wiem. Y, nie składam sobie żadnych obietnic, że przeczytam ileś tam książek. Teraz na tapecie mam kilka książek przyrodniczych, które czytam. Służbowo powiedzmy, nie, nie dla czystej przyjemności, ale też dla y, przyjemne spożytecznym y, łącze, że tak powiem. Więc. Y, to by było na tyle. Jeśli widzieliście film, o którym jest teraz bardzo, bardzo, bardzo głośno pod tytułem Nie patrzysz w górę, to nie mówcie mi, bo zabieram się do niego jak pies do jeża. Czytałam tyle skrajnych opinii, że już nie czytam w ogóle, bo chcę to obejrzeć, ale nie potrafię znaleźć w sobie siły, żeby usiąść i obejrzeć. Co jest najzabawniejsze, to film dwugodzinny przychodzi mi z ogromnym trudem, natomiast serial, który Trwa teoretycznie każdy odcinek, trwa 30 minut. Jestem w stanie bingeować przez cały wieczór i ostatecznie obejrzę 6 odcinków, czyli łącznie poświęcam więcej czasu niż na jeden film, ale tak ciężko się za film zabrać. To jest prokrastynacja. Nie walczę z nią. Poddaję się jej. Kiedyś uda mi się być bardziej zorganizowana być może, a być może nie. Jest okej. Okay. Słuchajcie. Życzę wam wszystkiego dobrego na następne tygodnie. Życzę wam zdrowia przede wszystkim. Jesteście zaszczepieni trzecią dawką? Bo ja tak. Dajcie znać jak się czujecie, jak się macie. Czy czekacie. Z, czy, znaczy, czy przywitaliście ten nowy rok z uśmiechem, i z radością, i z oczekiwaniem, i z nadzieją, czy raczej przeszedł tak bez echa, bo u mnie tak przeszedł trochę bez echa, ciężko mi przyzwyczaić się do pisania 22 w datach i to w zasadzie tyle nic poza tym się nie zmieniło. Mam jednak gdzieś z tyłu głowy taką drobną, nadzieję, że, że to będzie dobry rok. Oby tak było, oby Wam również. Oby u Was również było wszystko w porządku. Trzymajcie się, jeśli macie ochotę pogadać. Znajdziecie mnie na blogu w świecie słów blogspot.com oraz na Facebooku w świecie słów. I do następnego. Trzymajcie się. Pa! pa.